Siema! W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać taki overlay w Photoshop oraz jak go wyanimować w After Effects, aby wyglądał tak. Jeśli może nie chcecie się robić takiego overlaya, to w opisie masz link do pobrania wersji zwykłej, jak i animowanej. Pamiętaj, że jeżeli nie obchodzi Cię, co gadam na początku filmu, to w opisie masz napisane, od której minuty zaczynam wykonywać overlay. Pamiętaj również, że jeśli przyda Ci się ten filmik, to zostaw łapeczkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał, by nie ominęły Cię inne poradniki. Zapraszam Cię również na mój serwer Discord, na którym trwa konkurs na Tom AWP. Dobra, jak zwykle przedłużyłem, przechodzimy do oglądania. Dobra, no więc zaczynamy. Pierwsze co musimy zrobić, to odpalić Photoshopa lub inny program graficzny, którym wykonujecie. Ja Wam pokażę na podstawie Photoshopa. No to jak sobie wejdziemy do Photoshopa, klikamy plik, nowy i tworzymy sobie wymiary 1920x1080. I później tak zostawiacie, 72 jest dobrze i tak wszystko sobie zostawiacie. Klikamy utwórz. I tworzy nam się biała kartka. Pierwsze co zrobimy, no to klikamy sobie tutaj. Zakrąglony prostokąt. Klikamy nowa warstwa. Tutaj sobie wybieramy kolor czarny. I po prostu, a jeszcze przed tym musimy schować nasze tło, żeby było takie przezroczyste, żeby nie było tego, o, tego czegoś. To sobie wamy i rozciągamy sobie mniej więcej na jakieś, nie wiem, ja wiem, takie wymiary. I takie coś nam się stworzy, klikamy sobie to narzędzie na przykład. Tutaj wpisujemy, znaczymy to coś, wpisujemy 80, by utworzyło nam się takie zaokrąglone coś. Ctrl T, ja sobie trochę mniejsze, bo mi się podoba trochę mniejsze. I dobra, mamy pierwszy taki pasek, na niego sobie oczywiście klikamy. Przepraszam, tą warstwę nie musieliśmy tworzyć, mój błąd. Tutaj sobie klikamy i zaznaczamy przezroczystość, bo ja wiem, 80%, tak, żeby było krycie, przepraszam, krycie, żeby po prostu było dosyć przezroczyste. Później klikamy sobie nowa warstwa, klikamy sobie tutaj, oczywiście prawym przyciskiem myszy, klikamy sobie elipsa, wybierzmy sobie kolor na przykład, niech będzie jakiś taki czerwony. Z shiftem tworzymy sobie takie kółko, mniej więcej jakieś takich wymiarów. Klikamy sobie to narzędzie i jakoś tutaj mniej więcej dopasowujemy. Tutaj strzałkami jeszcze na klawiaturze możemy sobie jeszcze bardziej dopasować, jak właśnie chcemy to umieścić. Teraz przytrzymując Ctrl zaznaczamy tutaj na warstwach jeszcze tą drugą warstwę. I teraz klikamy Ctrl T i zaznacza nam się te dwie warstwy razem. Umieszczamy sobie gdzie chcemy. Teraz klikamy na klawiaturze Ctrl J. Przepraszam, trzeba odkliknąć jeszcze raz zaznaczyć. Ctrl J, Ctrl T i zjeżdżamy sobie trochę wyżej. Wbijemy Enter. Znów klikamy Ctrl J, Ctrl T. Zjeżdżamy sobie. I tak nam powstały właśnie trzy takie pozycje, na których sobie coś umieścimy. Teraz jeszcze raz klikamy Ctrl J, Ctrl T. Przejeżdżamy sobie mniej więcej jakoś w to miejsce, klikamy prawym na myszce, klikamy odbij w poziomie i odbiło nam się w drugą stronę. Umieszczamy sobie to tutaj, klikamy Enter, klikamy Ctrl J, Ctrl T, zjeżdżamy sobie do góry. Przytrzymując lewy Alt na klawiaturze zmniejszamy sobie to, umieszczamy sobie mniej więcej to w tym miejscu, możemy trochę zjechać na dół, trochę w tą stronę, bo jeszcze może w tą będzie ładnie wyglądać, klikamy Enter. Ctrl J, Ctrl T. Zjeżdżamy sobie trochę wyżej. I powstały nam z parę minut dosłownie. Ja mam 4 minuty nagrania, a już powstały nam zarysy tego overlaya, tak? Więc myślę, że mega spoko. Kolejną rzeczą, jaką przejdziemy, zrobimy po prostu, tutaj umieścimy sobie czas, ostatnie donaty, najlepsze donaty, łapki i tak dalej. No dobra. To wchodzimy, pierwsze co zrobimy, no to klikamy, tu sobie możemy kliknąć na najwyższą, klikamy T na klawiaturze, klikamy i piszemy na przykład z, osy, ty, a, ły, o, zostało, co nie? Ja mam czcionkę Made Tommy, wy takie nie będziecie mieć, możecie sobie ją pobrać, ale możecie też użyć innej oczywiście, nie? Wiadomo. Klikamy sobie to, a jeszcze klikamy sobie dwa razy tu. Robimy sobie jeszcze raz na czerwono, żeby była tak, takiego samego koloru. Odklikujemy sobie tutaj albo V na klawiaturze. Ctrl T. Zmniejszamy sobie ją mniej więcej, żeby umieścić ją w tym miejscu.
Przytrzymujemy na klawiaturze Ctrl Shift plus lewy Alt. I ją tak w bok wykrzywiam. Klikamy Enter. I właśnie powstał nam taki napis. Strzałkami sobie go zaznaczamy, gdzie chcemy go mieć. I w taki sposób powstał nam taki fajny napis. Odklikujemy sobie tutaj na najwyższą warstwę. Klikamy kolejny raz na klawiaturze T. Klikamy, piszemy Top Donate. Top Donate. W taki sposób powstał nam taki fajny napis. Magic. Teraz sobie zmniejszamy to oczywiście. Ctrl T najpierw trzeba zaznaczyć. Tutaj możecie lewy alt przytrzymując i scrollem sobie przybliżyć. Jeszcze sobie to tutaj zmniejszymy. Gdzieś do takich wymiarów. Strzałkami so tak tutaj tak przybliżę. Do jakich, żeby jak blisko to było. O, takie coś będzie git. Przytrzymujemy lewy Ctrl Shift plus lewy alt. Tutaj myszką w bok. Enter. Myszką sobie zaznaczamy. Przepraszam, strzałkami. Lewy alt i scrollem sobie oddalamy. Powstało nam coś takiego. Klikamy teraz na klawiaturze T. Piszemy last donate. Last donate. Klikamy tutaj. Ctrl T. Lewy alt. Zmniejszamy. Alt i scroll sobie przybliżamy. Zrobimy mniej więcej wymiarowo, żeby było pasowało do tego napisu. Dobra, mniej więcej będzie coś takiego. Zmniejszamy sobie go tutaj. Ctrl Shift plus F, lewy Alt. Przekrzywiamy sobie. Enter odklikujemy. I sobie strzałkami dopasowujemy. Powstało nam właśnie coś takiego. I myślę, że to jest mega spoko. Ewentualnie możemy jeszcze sobie pomniejszyć, czy napis zostało, bo on tak się trochę wybija i jest dosyć większy niż tamte. Enter, no i powstało nam coś takiego właśnie. Może jednak nie, może jednak tamten napis był lepszy, nieważne. Dobra, i powstało nam coś takiego. Ale przydałoby się tutaj jeszcze tutaj coś wstawić w te kółka, bo wygląda tak na puste, co nie? Tutaj sobie umieścimy zegarek, tutaj taką koronę, tutaj na przykład jakąś skarbonkę. Tutaj sobie umieścimy oko, tutaj lajkam, a tutaj przycisk subskrybuj. Już wam pokazuję, jak to zrobić. Wchodzimy sobie na przeglądarkę, w moim przypadku to będzie Google Chrome. I wpisujemy sobie stopper PNG. Idziemy na Google Grafika, wybieramy sobie któryś, który nam się podoba, tak? Załóżmy, że mi się spodoba ten. Wchodzimy prawym. Kopiuj grafikę, zmniejszamy sobie tutaj Ctrl V, klikamy E na klawiaturze, później klikamy tutaj prawym, wybieramy magiczną gumkę. Tutaj wszystko to naokoło, te kwadraciki usuwamy. Klikamy V na klawiaturze, Ctrl T, zmniejszamy sobie to, tutaj sobie to przeniesiemy, Altem sobie jeszcze przybliżymy, żeby było idealnie. Zmniejszę sobie, strzałkami sobie dopasuję. I powstało nam coś takiego. Kolejną rzeczą, którą dodamy, będzie korona. Tak samo wchodzimy. Koryona PNG. I sobie szukamy, no na przykład spodoba nam się taka korona, co nie? Prawym kopiuj grafikę, to sobie minimalizujemy. Ctrl V. E na klawiaturze już macie wybraną tą magiczną gumkę. Tutaj sobie Altem zbliżamy. I to wszystko usuwamy. Na klawiaturze Ctrl T zmniejszamy, Altem sobie przybliżamy ponownie, zmniejszamy jeszcze to, o, dopasowujemy strzałkami, o, i powstał idealnie, jest może nawet trochę wyżej, może być, nie mamy coś takiego. Kolejną rzeczą, którą dodam, będzie skarbonka, wpisujemy świnka skarbonka PNG. No i taka nam się spodoba, co nie? Klikamy prawym, kopiuj grafikę, minimalizujemy. Tutaj sobie odklikujemy, żebyśmy mieli klikniętego Photoshopa. Ctrl V, klikamy E na klawiaturze. Marzymy sobie to jeszcze z oka. I tutaj jeszcze z tej monety. V na klawiaturze, klikamy w świnkę, skarbonkę. Ctrl T, zmniejszamy. Wnosimy sobie tutaj, scrollem sobie przybliżamy, tutaj jeszcze tymi maskami, alt, lewej, przytrzymujemy, zmniejszamy, sobie to idealnie wyśrodkowujemy. Powstało nam coś takiego. I lewą stronę mamy skończoną. Teraz dodamy sobie tutaj
takie oko. Analogicznie robimy tak samo. Nam spodoba nam się takie oko. Kopiuj grafikę. E. V. Ctrl T. Przybliżamy sobie. Altem sobie zmniejszamy, dopasowujemy. I mamy właśnie tak skończony. Tutaj wpisujemy likę PNG, a tutaj przycisk subskrybuj PNG. Ja wam to przyspieszę ten moment, żeby film nie był zbyt długi. Dobra, i takim sposobem mamy miejsce na czas, ile zostało nam na live'ie. Tutaj mamy top donate, które nam będą sobie latać. Tutaj mamy last donate, czyli ostatnie donate. Tutaj mamy ilość widzów, którą mamy na streamie. Tutaj mamy ilość łapek, jaką mamy na streamie. A tutaj mamy ilość subskrypcji na kanale, tak? Następną rzeczą, jaką sobie zrobimy i ostatnią już, to jest ta ramka. Tutaj w lewym górnym rogu, wy możecie sobie zrobić w prawym, jak chcecie oczywiście. Dobra, robimy tą kamerkę, klikamy sobie tutaj na nową warstwę. Wybieramy pędzel na klawiaturze. Wybieramy oczywiście zielony kolor, żeby było najlepiej. To sobie wybieramy wielkość, sobie wybiorę, nie wiem. Ja wiem, niech będzie 500. Odklikujemy sobie i sobie tutaj całe zamarzymy, malujemy. Kurde, to będzie do wycięcia. Pamiętajcie, żeby było to na nowej warstwie, klikamy sobie V na klawiaturze bądź tutaj na pasku zadań, Ctrl T i sobie to oczywiście zmniejszamy. Tu sobie przybliżymy, wrzucę sobie tutaj, no już że w tym miejscu. Klikamy Ctrl, teraz zróbmy na to, kliknijmy dwa razy, robimy nałożenie koloru, zróbmy, żeby było czarne. Teraz klikamy sobie na nową warstwę jeszcze raz, wybieramy kolor czerwony, klikamy znowu nasz pędzel, malujemy całość, a na klawiaturze Ctrl T i nam powstaje drugie takie coś. Ja sobie tutaj to przybliżę bardziej, żebym miał bardziej dokładniej. Tą czerwoną wrzucamy niżej pod to nasze wcześniejsze, robimy Ctrl T. I sobie to powiększamy tak, żeby powstała nam w miarę taka właśnie ramka fajna. Klikamy Enter. Klikamy znowu na tą czarne pole, Ctrl T. I z Shiftem sobie to robimy, żeby mniej więcej te odległości tutaj były takie same mniej więcej jak właśnie jak tutaj. Na dole, do góry, prawo, lewo. Wiecie o co chodzi. Klikamy Enter i powstało nam coś takiego. Jeszcze musimy sobie wyciąć to czarno oczywiście. Żeby to wyciąć, klikamy P na klawiaturze. Zaznacza nam się pióro, takie narzędzie, ono jest pod P, no już to mówiłem. Teraz sobie musimy mieć zaznaczoną, pamiętajcie, tą warstwę, tą czarną naszą. Teraz klikamy sobie mniej więcej tutaj z Shiftem. Teraz sobie jedziemy do góry scrollem. Trzymając Shifta klikamy w to miejsce. Teraz tym suwakiem sobie zjeżdżamy tutaj. Trzymając Shifta klikamy tutaj. Zjeżdżamy na dół, mając Shifta tutaj i później łączymy to tutaj. Altem i scrollem sobie oddalamy. Klikamy na to prawym, otwórz zaznaczenie. Później klikamy L. I gdy mamy kliknięte L, robimy delete. Później sobie odklikujemy tym narzędziem tutaj. I teraz jeszcze raz powstało nam coś takiego. Zaznaczamy sobie czerwoną naszą warstwę. Klikamy P na klawiaturze i robimy dokładnie tak samo. Dobra, tym narzędziem sobie odklikujemy. Wiem, że ten sposób jest dłuższy i zaraz się eksperci pojawią, że
da się to zrobić krócej, tak wiem, jest to sposób, który sam sobie mega motorski, bo to jest przy wycinaniu i tak dalej, sobie to sam wypracowałem, my umieszczamy mniej więcej gdzie ją chcemy i takim oto sposobem powstała nam, możecie oczywiście sobie zrobić grubszą tą ramkę, ja sobie zrobiłem taką właśnie cienką i takim sposobem powstał nam taki fajny overlay. Teraz sobie, kiedy mamy takie coś właśnie, jeśli chcecie mieć jednakowe kolory, jeśli nie chcecie tego animować, to klikamy sobie na najwyższą warstwę, klikamy dopasowania, to klikamy koloruj, wybieramy sobie nasycenie na maksa i sobie wybieramy jaki kolor po prostu chcemy. W moim przypadku ja sobie po prostu, nie wiem, zaznaczę na maksa na czerwony. Mamy już to, wtedy każdy element nam się koloruje i tak sobie możemy to eksportować. Klikamy plik, eksportuj, szybki eksport jako PNG. Wybieramy sobie to, wybieramy sobie miejsce, gdzie nam się to ma zapisać. Ja mam taki folder jak overlay poradnik, klikamy zapisz. Takim oto sposobem nam się wyeksportowało. I taki oto możecie wrzucić do OBS-a. Na końcu odcinka możecie sobie przewinąć, zobaczyć w opisie, od którego momentu wrzucam to do OBS-a. Jeśli chcecie to wyanimować, to zapraszam do drugiej części odcinka. Dobra, po odpaleniu After Effects'a, nie wiem jak to się wymawia. Bynajmniej u mnie, no bo ja będę w tym programie wam to pokazywał, pewnie jeszcze masę innych programów, w których możecie to zrobić. Ja wam pokażę na podstawie After Effects'a. Po otworzeniu tego programu pojawia nam się właśnie takie okno, klikamy New Project, New Composition, to sobie wybieramy nazwę, ja sobie zostawię Comp 1, sobie wybieracie właśnie w jakich wymiarach macie swojego streama, ja mam 60 klatek, tutaj mamy oczywiście nasze wymiary i tutaj sobie wpiszmy, no nie wiem, to wymarzmy, ja to mam z innego projektu. Piszmy sobie 20 sekund, co nie? Robimy OK. I tworzy nam się właśnie taki, że tak powiem, projekt. Teraz tutaj przerzucamy sobie naszego overlaya. Dobra, otworzyłem folder. Przerzucamy sobie naszego overlaya. I żeby pamiętajcie, tak się teraz zobaczycie, co się stało, przecież jest wszędzie czarne. Na spokojnie klikamy sobie tutaj. I wow, wszystko znikło, tak? Super, jest git. I teraz, żeby zrobić nam, żeby to zmieniało fajnie kolorki, wchodzimy sobie tutaj. Klikam i wpisujemy sobie hue. I tu macie takie coś jak hue, łamane na saturation. Wytrzymujemy sobie to, wrzucamy sobie tutaj. Powstaje nam coś tutaj, coś takiego. Teraz rozwijamy tutaj to. Effects. Hue saturation. Tutaj macie takie coś jak channel range. Klikamy sobie nasz kompasik. Później, jak zobaczycie, tu nam się powstała taka klatka kluczowa. Jakoś tak się to nazywało. Zjeżdżamy sobie tym na sam koniec. Czyli nasze 20 sekund. Klikamy ten romb, czyli kolejną klatkę kluczową. I nam tutaj się kolejna powstała. Kiedy mamy już tutaj, to sobie tutaj sobie wpisujemy taką jakby wielokrotność, czyli musicie pełne liczby od 0, na przykład 1, 2, 3, 4, żeby to nam się ładnie zapętliło. Jeśli dacie 1,5, no to będzie takie, że będzie nam przeskakiwać kolory, a musimy to, żeby tam się zapętlało w OBS-ie, żeby nie było takiego brzydkiego przeskoku. Ja sobie na przykład tu wpiszę 2 albo 1, żeby było tak fajnie wolno. Klikamy sobie Enter. Teraz sobie przejeżdżamy to na koniec, klikamy spację. Jak widzicie, zmienia nam się właśnie kolor. Jest to tak wolno, fajnie, mi się podoba. Jeżeli wiecie, jeżeli chcecie szybciej, to możecie tutaj oczywiście wpisać na przykład 5, co nie? To wam będzie tak zapierdzielać. Ale to oczopląsu można dostać was później na live. Więc ja sobie to zostawię może na 1. Piszemy sobie 1, Enter. No i właśnie takim sposobem mamy już tak prosto wyanimowany nasz overlay. Więc to tyle tak naprawdę. Teraz pokażę wam jak to wyrenderować. No i tyle, wrzucamy do OBS-a. Więc teraz klikamy sobie tutaj File. To było Export. Add to Render Queue. Klikamy sobie Best Settings. Tutaj sobie musicie mieć chyba tak ustawione, więc tutaj nic nie zmieniacie. Klikacie OK. Losses klikacie tutaj. Ustawiamy sobie na QuickTime, żeby nie ważyło to tony gigabajtów i tak dalej.
Tutaj sobie robimy RGB plus alfa, żeby nie było naszego tła, bo jeśli zrobicie samo RGB, będzie chyba czarne, a jeśli zrobicie RGB plus alfa, będą te kwadraciki, czyli nic tam nie będzie. Klikamy sobie. OK, później no yet specific coś tam, tak? I tutaj sobie wybieramy miejsce, gdzie nam się to ma zapisać. Ja sobie to oczywiście zapiszę w moim overlay poradnik. Co sobie zapiszemy? Overlay animowany poradnik. Nie wiem. No jakoś źle napisałem, ale dobra. Zapisz. I teraz po prostu klikamy sobie render. I nam się to renderuje. Jeśli wam się to całe zrenderuje, to na końcu właśnie, na końcu tego renderowania usłyszycie taki dźwięk, który zaraz wam puszczę. Zaczekamy, aż się to całe zrenderuje. Dobra. Po zakończeniu właśnie usłyszeliście taki dźwięk. Jeśli usłyszeliście taki dźwięk, to możecie wiedzieć, że wasz overlay się już wyrenderował, tak? Klikamy sobie nasz X. Możemy sobie zapisać, oczywiście, ja sobie tutaj zapiszę, no, poradnik overlay edycja, no jakoś tak, klikamy sobie OK i nam się zamyka. Teraz przechodzimy sobie oczywiście do naszego naszego OBS-a. Już wam wrzucam OBS-a i teraz pokażę wam, jak dodać właśnie tego, ten nasz overlay. Tutaj mamy oczywiście swoje sceny. To jest, tu mamy sceny, tu mamy nasze źródło obrazu. Na początku pokażę wam, jak dodać taki zwykły, nieanimowany się. Klikamy dodaj. Klikamy obraz. Klikamy nawet na przykład overlay zwykły poradnik. No jakoś tak, tak źle napisałem. Mówimy OK. Przeglądaj. I tu sobie klikamy, szukamy sobie, gdzie mamy właśnie zapisane to. Bez nazwy. O, to było to. Zapisałem bez nazwy, więc super. Mówimy OK. Zablokowujemy sobie naszą kłódką. I mamy dodany nasz overlay. Jak widzicie, bez tła jest, wszystko działa, wszystko jest idealnie wymiarowe, więc naprawdę spoko. I to tyle tak naprawdę. Teraz pokażę wam, jak ustawić ten animowany się, więc ten sobie usuń. Tak, klikamy teraz plusik, źródło danych. Klikamy sobie na przykład overlay animowany poradnik. Klikamy OK. OK, przeglądaj. I tutaj sobie znowu poszukam, gdzie to zapisaliśmy. Ja tutaj sobie to zapisałem w tym, w moim folderze overlay poradnik. Dwa razy klikamy. Musimy zaznaczyć, pamiętajcie, żeby zaznaczyć pętla, żeby wam jak się skończy, to żeby wam leciało od nowa. Tutaj ustawiacie tak jak ja mam, czyli po prostu basicowo, totalnie tak jak było, tak zostawiacie. Klikacie OK. I teraz klikamy sobie kłódkę. Jak widzicie, tutaj mamy taki pasek, właśnie pokazuje nam, że jak przeleci, to się jeszcze raz zacznie od nowa i nie będzie żadnego brzydkiego przeskoku. Wy możecie właśnie to zaobserwować, zaraz się właśnie nam skończy to. Więc już za chwilę, o! I teraz widzicie, nie ma brzydkiego przeskoku. Jest dalej zapętlenie, po prostu to się powtarza, ale nie widać, że to jest brzydki przeskok. No i to było tak naprawdę tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że w opisie macie link do pobrania overlaya, tego animowanego, jak i tego zwykłego. Więc zapraszam do właśnie do pobierania, jeśli wam się spodobał taki overlay. I to było na tyle. Ja zapraszam was do zakończenia tego materiału. Dobra, to tyle w tym materiale. Jeżeli film cię spodobał, to strzel łapeczkę w górę oraz zostaw suba na kanale. Ja się żegnam, siema.